Cześć, witajcie. Gwarno tutaj, prawda? A gwarno dlatego, że dzisiaj mamy premierę serii smartfonów Xiaomi 13. To cóż, może przejdziemy się premierowo obejrzeć te smartfony. Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro to pokrewne modele noszące wiele wspólnych cech. Wyglądają podobnie i jako pierwsze w historii marki mogą pochwalić się certyfikatem wodoszczelności IP68. Doczekaliśmy się również logo fotograficznej legendy, czyli lajki, przy aparatach fotograficznych obu modeli. Flagowce Xiaomi dysponują topowymi procesorami Qualcomm Snapdragon 8 generacji drugiej i są wyposażone w pamięci typu LPDDR5X oraz UFS 4.0. Smartfony mają takie same 32-megapikselowe aparaty do selfie z przysłoną 2.0. A co je różni? Xiaomi 13 ma płaski 6,36-calowy wyświetlacz Full HD Plus z odświeżaniem 120 Hz oraz 50-megapikselowy aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną 1.8. Aparat ten jest wspierany 12-megapikselowym modułem szerokokątnym o polu widzenia 120 stopni przysłonie 2.2 oraz 10-megapikselowym aparatem z teleobiektywem o przybliżeniu bezstratnym 3,2 razy oraz przysłonie 2.0. Xiaomi 13 zasila akumulator o pojemności 4500 mAh z 67-watowym ładowaniem. Xiaomi 13 Pro ma natomiast wyświetlacz o przekątnej 6,73 cala w rozdzielczości 2K, również z odświeżaniem 120 Hz. Smartfon ten zasila akumulator o pojemności 4820 mAh, ładujący się z mocą 120 W. Model ten imponuje aparatem fotograficznym z calową matrycą Sony IMX989, obiektywem ze stabilizacją optyczną i przysłoną 1.9. Do tego smartfon ten dysponuje jeszcze dwoma aparatami z 50-megapikselową rozdzielczością, szerokokątnym o polu widzenia 114 stopni przysłonie 2.2 oraz z teleobiektywem o przybliżeniu 3,2 razy, optyczną stabilizacją i przysłoną 2.0. Xiaomi 13 Lite jest już nieco skromniejszy, ale za to ma kuzyna. To znany z chińskiego rynku model Xiaomi CV2. Xiaomi 13 Lite otrzymał wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala rozdzielczości Full HD Plus oraz częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. W ekranie tym straszy dosyć szerokie wycięcie na aparaty do selfie. Tak właśnie, na aparaty, bo są dwa. 32-megapikselowy oraz 8-megapikselowy. Dodatkowy jest szerokokątny i obejmuje pole widzenia 100 stopni. Pod wyświetlaczem pracuje procesor Snapdragon 7 generacji pierwszej wraz z pamięciami LPDDR4X oraz UFS 2.2. Jeszcze głębiej znajdziemy akumulator o pojemności 4500 mAh z ładowaniem o mocy 67 W. Przechodząc na tył, zauważymy jeszcze potrójny aparat fotograficzny. Tworzy go 50-megapikselowa główna matryca Sony IMX766, wspierana 8-megapikselowym modułem szerokokątnym Sony IMX355 o polu widzenia 119 stopni oraz 2-megapikselowym aparacikiem do makro. Wyposażenie tego smartfonu obejmuje jeszcze głośniki stereo, nadajnik podczerwieni oraz NFC. Podobnie zresztą jak we flagowych modelach, które opisywałem wcześniej. No i to na tyle z premiery Xiaomi 13. Uciekam już z tego gwaru, a Was serdecznie zachęcam do obejrzenia recenzji podstawowego modelu Xiaomi 13, która jest już na naszym kanale. To do zobaczenia, dzięki, cześć.